Cześć, witam serdecznie w 21. odcinku mojej serii z polskimi płytami winylowymi. Przed nami kolejna polska grupa i ich pełna winylowa dyskografia. Raptem, tym razem dwa albumy. W jednym z odcinków kultowego już dzisiaj programu Rozmowy w Toku, który prowadziła najpierw dziennikarka stacji RMF FM, a później właśnie prowadząca Rozmowy w Toku Ewa Drzyzga, do swojego programu Rozmowy w Toku, do jednego z odcinków zaprosiła zespoły muzyczne, które były w jakiś sposób w danym momencie wyśmiewane, kiedy powstawały. Co prawda nie pojawiła się tam grupa Papa Dance, ale pamiętam, że pojawiła się młoda grupa Video, pojawił się zespół Universe, pojawiły się Łzy i pojawił się zespół Bolter. Bohater tego odcinka. Grupa Bolter na dobrą sprawę na równi z grupą Papa Dance została przez niektórych, powiedzmy, nieświadomych krytyków muzycznych zaszufladkowana do takiej muzyki łatwej, do disco polo, można byłoby powiedzieć. No i Bolter również nosił to takie przekleństwo, dlatego że ich debiutancki album, moim zdaniem najlepszy, płyta Więcej Słońca, wydana przez Vifon w roku 1986, to tak naprawdę zbiór ich najlepszych utworów. Moi drodzy, tutaj mamy największy przebój zespołu Bolter, Daj mi tę noc, oraz wspaniały tytułowy utwór, który bardzo mi się podoba, Więcej Słońca nam się marzy. Z dużych przebojów, dużym przebojem też było Między nami cisza trwa. I co ciekawe, że grupa Bolter była lansowana przez radiową Trójkę. Kultową listę przebojów Trójki Marka Niedźwieckiego. Powiem wam szczerze, tej płyty kiedyś było naprawdę sporo teraz no też można ją, powiedzmy, że znaleźć. Natomiast no, zaczynają być problemy ze zdobyciem oryginałów nawet tak popularnych płyt jak debiutancki album Boltera. Właściwie dla mnie zespół Bolter to taka troszeczkę efemeryda, która zrobiła wielki szum wokół siebie właśnie tą pierwszą płytą i tymi trzema wielkimi przebojami. W roku 1987 wydali drugi album zatytułowany Hollywood. I tutaj ciekawostka. Pierwsza osoba, która w ogóle założyła kanał na YouTube dotyczący płyt winylowych, to był oczywiście Tomasz Olszewski, znany jako Pan Winyl. Po nim kanał założył Andrzej Stebelski, znany jako popmaster.pl, to również sklep muzyczny, a potem byłem ja. Sytuacja była taka, że później moi widzowie zakładali własne kanały. Jedni przetrwali, drudzy nie. Natomiast dlaczego wspominam Tomka Olszewskiego, od którego tak naprawdę zaczęło się pokazywanie płyt winylowych przez internet. Tomek Olszewski, album Hollywood, drugi i ostatni album Boltera, uznał w jednym z odcinków za najgorszą polską płytę, jaka kiedykolwiek się ukazała. Słuchajcie, tutaj kwestia jest jedna, że ta płyta muzycznie na dobrą sprawę wcale nie jest taka zła. Na pewno jest czy bardziej dojrzała, ciężko powiedzieć, ale na pewno jest inna, jest mniej przebojowa i tutaj tych tak zwanych hiciorów no ciężko szukać. Zdecydowanie grupa Bolter
To była taka efemeryda, powiedzmy, która, mówię, zrobiła koło siebie dużo szumu, chociaż lider zespołu, Jan Zieliński, w drugiej połowie lat 90. wylądował, podobnie zresztą jak chociażby Krzysztof Krawczyk, w programie Disco Relax. Program zresztą, jak i Disco Polo Live, był emitowany w telewizji Polsat i Jan Zieliński, lider zespołu Bolter, wydał płytę Ach, to była noc. Jakby parafrazując tytuł Daj mi tę noc, i rzeczywiście ta płyta już nie miała jakiegoś wielkiego sukcesu. Dzisiaj panowie sporadycznie grają, ale mówię, no zdecydowanie te 5 minut wielkiej popularności mają już zdecydowanie za sobą. Aczkolwiek ja lubię wrócić czasami nawet i do tego typu klimatów. W końcu to nasze polskie dobro narodowe. Mam na myśli ogół polskiej muzyki z lat 60. do lat 90., z małymi wyjątkami w latach 2000.